Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Mixa. Moi kochani, chyba założę oddzielną playlistę na miksy, bo teraz będzie ich naprawdę, naprawdę sporo i będą coraz częściej. Co my tu mamy do roboty, moi kochani? Czekajcie, muszę sobie otworzyć magiczną tabelkę z petami, bo zaraz będziemy to działać. Ale zaczniemy chyba od zabicia portalu na S34. Czy się uda? Unik! Dobrze! Unik! Unik! Dobrze! Krytyk! Dobrze! Dawaj unik! No. Weźcie mnie, nawet nie denerwujcie, że to się nie uda! Ja, co to za hity po 2 miliony? Nareszcie 6. No. Są uniki, jest dobrze. No teraz to musi się udać. Yeah! Super gitara. Mamy następny portalik, 28 już. Przegonione portale gildii dawno, dawno temu. A, poczekajcie, muszę tutaj sobie przewinąć. A, okej, jest przewinięte. Jest przewinięte, to czas walnąć portal gildii. 2,5 miliona. To jest mag. 6 milionów, 12,600. 18, 19 milionów, 22,5. 31, 34 miliony jakieś poszło w Polskę. Zobaczymy tak dokładnie. 34 miliony 676, damage'u pozostało 31%. Padł, moi kochani, jeden z nietoperzy. Gdzieś go tutaj mam. To sobie zachowamy. Padł sobie jeden z nietoperzy. Musiało dużo uników wejść. No już jestem na tym etapie, to nie są jeszcze bloki tych nietoperzy. Bo to trzy ostatnie nietoperze bloki będą na końcu, ale już jest ta seria nietoperzy, która była na W9 i która mnie gnębiła dniami i nocami. Ten nietoperz, jak widzicie, przyjął naprawdę dużo na pysk i trafił na naprawdę dużo uników. Nie miał chłopina szczęścia, choć bronił się, próbował blokami coś zrobić. Czasem nawet jakiś hicior mu wszedł, ale na niewiele to się zdało nietoperkowi. Bloczek jeszcze na koniec. Jak widzicie, piękny pierścionek za gówniane pieniądze. Wszedł nawet całkiem przyzwoicie w twierdzy, co słychać. Moi kochani, jest twierdza 19 i akademia 19, co skutkuje tym, że już prawie nikt nie daje mi łupu. Daje mi chyba tylko ambitny i daje mi kozik. Kozik już jest u nas, więc go nie natrafię, więc robimy ataki za 0 i czekamy, aż ktoś bije 16. W międzyczasie ja sobie podniosę eko na 19. I będziemy już blisko, bo zostanie wbicie twierdzy 20, akademia 20, eko 20, i pojedziemy z kopalnią na 20 i zaczniemy się już bawić w te budyneczki, które są mniej istotne, tak? Te do 15 podniesiemy i zostanie forcik. Forciku nie będziemy na razie budować, bo nie ma po co. Co tu ludzie piszą? Czy zacznie pan kiedyś nową serię na nowym serwerze W18? Uwielbiam takie pytania. Nie zacznę na 17, 18, 19, 20 i tak do 100. Zacznijcie pytać od 101. Oby tak dalej. Pozdrawiam. Pisze z takim, pomagacie w wyprawach. Nie pomagamy. Mam pytanie dotyczące, mam w sensie odblokowaną wieżę, nadal nie mam dostępu do strefy. Od czego to zależy? Kopalnia mam, czy to jest z tym związane? Kopalnia nie jest z tym związana. Lustro trzeba mieć, ale to raczej masz już lustro. A trzeba tam mieć pokończone te lochy. Zobacz odcinek o strefie mroku, tam jest wszystko napisane, co po kolei trzeba. Śmieszny mem. Co myślisz o ludziach, co grają na prywatnych serwerach? A co mnie to obchodzi, co ja o nich myślę? I co sobie robią? Lubią grać na piratach, niech grają. Co mi do tego? Pracuję w Playa Games i 15 maja startuje świat 35. Sprawdzimy. Sprawdzimy, dzieci się ucieszą, pójdą zdobywać nowe serwery. Witam na W13, największy poziom to 330, a to już masz 327. Jest mocny serwis, to około kilka miesięcy później, chyba półtorej miesiąca. 700 rysków w MP3, gratulacje.
Kilka krótkich pytań. Masz jakieś rady co do zrobienia klasera? Twoje sposoby na to? Tak, szukać. Jeja, jest jakaś wasza gildia, do której mógłbym dołączyć na około? Nie mam zielonego pojęcia. Chyba nie, ocenisz statystyki? Nie oceniam. Czy masz jakieś rady co do zrobienia lochów z dużą przewagą? Ja mam teraz i przeciwników. Klikać co godzinę, jak się nie chce grzybić. Też mi rady. Mam wyzwanie, polega na zdominowaniu. To jest nierealne. To jest nierealne. Witam pana, czy jak w złe pupile pszłem, jak pszłeś złe pupile, to nie jest duży błąd. Tak, w przyszłości wszystko się wyrówna. Tak ci podobno nie gra, bo się hajs nie zgadza, ale Novenchant ma. Podobno oddał komuś konto. Niech się do roboty bierze. Dzięki ci za życzenia, pozdrawiam ciebie również. Ja mam 202, nie wiem czy to jest, w sumie ja nie miałem nigdy tyle, to nie mam zielonego pojęcia, czy to jest max 222 klepsydry, ale może. Mamy 200, macie najlepszą gildię, no i super, że mamy, no ale niestety nie każdy może mieć 200% i nie będziemy latać po całym serwerze, przykro mi. Trzeba sobie radzić w życiu jakoś. Witam, na jakiej stronie spowiada pan na mi level do rady pokonać całe 13 piętro w strefie mroku? Dawałem ten link, mój drogi, pod filmami. Ja generalnie korzystam z trzech głównie stron. Damy te linki, chociaż one są pod każdym filmem, ale sprawdzę to jeszcze raz. Dam je pod ten odcinek. Jeden link, z którego korzystam, to jest to. Drugi link to jest to. I trzeci link to jest to. I generalnie tych trzech rzeczy zazwyczaj korzystam. I wystarczają mi do wszystkiego, czyli sprawdzenie, który pupil na którego, to jest pierwszy link, drugi to jest 4M7, to jest strona, na której wszystko znajdziecie i statystyki pupili, ich wyglądy, gdzie jak je zdobyć i wszystkie dungeony ze strefy mroku i po kolei tornada i koszty budowy twierdzy na każdy level i to, w jaki sposób kopalnia klejnotów współpracując z poziomem twierdzy, ile czasu wykopuje się klejnot, ile daje akademia, ile wszystko. Jesteście w stanie tutaj wszystko znaleźć, co jest potrzebne. Wiedźma, epiki, rajdy i jest tu również klaser, który cały można sobie w całej okazałości zobaczyć, jak on tam sobie wygląda i jakie itemy ma, łącznie ze świątecznymi. I trzecia strona to jest ta z forum, która pokazuje dla każdej klasy te ostatnie lochy, czyli Yanderhammerer, czyli zamknięcie 13 piętra w strefie jasności, strefie światła, Eastero w strefie światła, wieża, zamknięcie setnej wieży, 13 światło w mroku i Easteros w mroku. Pokazuje kto co zrobił. I to są generalnie trzy strony, z których ja głównie korzystam. Aż przyjemnie się patrzy, to jest pewnie top 30 MP. Szybcy są, zakon i Eldorado. No szybcy, to widziałem już. Zmiany polityczne w zakonie, czyli nie w zakonie, tylko w Eldorado. Już rządzi kto inny, ale dalej Wasyl rekrutuje, więc wszystko udawane, wszystko na papierze. Niby Giulio Dono Doidriminowi, niby on tu, jak tu pisze, przejąłem zachodnią eskortę, ale Wasyl dalej rekrutuje. Takie tam, nie chce mi się tego nawet pisać, bo to jest wszystko wrogo nastawionym, no do oszustów i szulerów i bociarzy trzeba być zawsze wrogo nastawionym, a do takich, którzy udają tylko flagi zmieniają, to wcale to, że się flagę zmienia i koszulkę na czystą, to nie znaczy, że się nie ma brudu pod nią, więc szkoda gadać. Dzień dobry, no tak, interesuje mnie wymiana, super, odpowiadam ci, tak, interesuje mnie bardzo, bardzo, ale musisz dorzucić jeszcze worek ziemniaków i 4 cebule, ale czerwone. Czy mógłbyś nagrać, gdzie pokazujesz swój wypełniony klaser? No przed chwilą pokazałem, że jest cały klaser tutaj. Nic nie ma innego niż to, co ja mam. Calutki jest, wszystkie klasy, nawet potwory. Więc nie wiem, czego nie potrafisz znaleźć, mój drogi. Pozdrawiam ciebie, Nick, też. Dzięki za życzenia. Przenosiny, no tak jak mówiłem. Okej, co nam zostało, moi kochani? Co nam zostało na... Syrywyże jest 34, kibelek nam rośnie.
To zrobione, tu zrobione, tak od razu sobie pupile, zaraz dojdziemy, koło zakręcone, portal walnięty, ten portal, ten zamknięty. Tu możemy sobie jeden ataczek za zero zrobić, a co? Ważne, że cześć rośnie, przewagi jest 1200, tragedii nie ma. No i pupile, moi kochani, pupile, pupile, to będzie ciężka, już coraz ciężej te walki będą wyglądać, bo już coraz więcej osób ma paladona, więc ta woda niedługo przestanie wygrywać, ten ogień też będzie chwilowo problematyczny. Na szczęście światło, ziemia, mrok, ziemia to już prawie setka jest. Mrok też, tu cztery jedzenia, więc zaraz też będzie setka. Będę karmił Omnibuna w ziemi Szczerbuna. No w świetle, dużo, dużo cytryn by się przydało, bo tu mam cztery pety po kolei do karmienia. Także 100, no powiedzmy 200 bez dwóch, czyli 198 i 18 to jest. O, 198 i 18, 216 i tu 65 to będzie 270, 281, o ile dobrze liczę. 281 cytryn potrzebuję, żeby wykarmić te bydlęcia, które tutaj mam. A to nawet łatwiej można policzyć, bo 82 i 35 to jest 117, 118, 119. Tak, dobrze liczę. 82 to jest 117, 119 z 400. Czyli brakuje nam 81, 281 jedzonek, albo już jestem zamotany. No nieważne, tyle mniej więcej nam brakuje jedzonek, żeby nakarmić te wszystkie cztery pupile i mieć z nimi spokój. To będzie światło mordercy. Jak będzie światło, to będzie po prostu siusianie po majtkach ze strachu, czym to atakować, bo niedługo wszyscy takie światło będą mieli. No dobra. No dobra, co my tu mamy jako? Pierwszy Comanche. Comanche, według tabelki. Trzeci pet na 39, szósty na setnym i później 13 na 85, czyli w ptasia poszedł. I to by się zgadzało mniej więcej. Mniej więcej tak, bo 185 i 40 to 225. Mniej więcej by się to zgadzało, czyli ptasior na 85. Skarabara może by i dała radę. Ale nie ryzykujmy, idźmy w Wujitsu. Wujitsu da radę, z Plutoidem nie dało radę Wujitsu, ale szlałwąż musi kończyć. Zobaczcie, Koniks. Koniks na ptasia nie da rady. Koniks jest 11 petem, ptasior 13, już ptasior na 92 levelu. Ale szlałwąż tutaj powinien temat wykończyć dość okazale. No, Comanche nie ma paladona, co jest bardzo ciekawe, ale to na szczęście nie mój problem. Diabli 312 stoi, paladon rośnie, i paladon rośnie, 312 stoi, rośnie paladon i 15 pupili. Uuu, baby. No, moi kochani, trzeba będzie sięgnąć po któregoś z pewniaków, bo boję się, że chociaż 12, a 14 pet, tylko ja mam 14 i on ma 15, więc to może być ryzyko, więc pójdźmy po prostu światełkiem nadziei na światełko nadziei. Tu musi być pewny win tutaj, nie ma dyskusji nad tym, że coś się uda albo się nie uda. Prawie mój lisek zrobił tu porządek, ale zobaczcie, paladon musiał tutaj walczyć już, musiał paladon walczyć i spotkał przyjaciela paladona, troszeczkę niższy level tego przyjaciela i troszeczkę mu to słabo poszło. Meme, 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 co ty masz meme? 3,91, 12 stoi, 14 pupili. No jeżeli to miałby być i coś dla mojego ognia, to meme jest chyba celem najwłaściwszym w tej chwili. Chomp. I Skarabara tutaj zakończy. Liska pokonała i tutaj Magut na 37 też nie będzie dla Skarabary jeszcze problemem, ale zobaczcie, urośnie taki Magut do 60, 70 levela i już bidna Skarabara będzie musiała, mam nadzieję, będzie mogła wtedy, mam nadzieję, liczyć na Pirodlichę. Nie mam tu nic zapisanego jeszcze, nie. Dobra. To wracamy do pupili. Matty. Matty. 312, 117, 23.
Ence, pęce, palcem kręcę, czym cię walnę dzisiaj ja? A mrokiem. To powinien, to już dwie ostatnie walki, to powinien być już w ogóle easy win. Ale Jaryś tu zakończy wszystko. Dzyńkę, obłoczka, plutoida. Liska to pewnie Jaryś zdejmie jak tą lalę, chociaż stawia się lisek. Stawia się lisek, ale nasz Jaryś to jest Jaryś morderca. I 17 to będzie chyba Hitmana. I Maguta po 30 pokarmił. Za wiele to nie dało. Tu sobie ten kamyczek wykopiemy. Odbierzemy za niego pieniążki. Niech się te 800. Niech się ten 8 godzin robi. Bo przed nami Amres, który zapcha nam plecaczek. I ten plecaczek, taki zapchany, zostawimy sobie już do końca. Lisek tutaj walczy, ale Wiki Dajło, zwany Wiki Jadłem, na Liska. To jest nierówna walka. Zobaczcie, jaka to była różnica w statach. Jest piąta cytrynka na jutro. Zobaczcie, jaka to była różnica w statach. Pokaż walkę. Konik, konik, nie. Wiki Jadło na lisorożca. Zobaczcie, 14 peta 12. Ten na maksie ma 6666, a ten ma 10900. Prawie tyle boków ma, co tamten głównej cechy. Tak te 14 pety są tyle mocniejsze od 12. Dzisiaj wody nie nakarmiłem niestety za bogato. Światło nakarmiłem, bo oczywiście cytryny leciały z misji. Ziemia prawie, mrok nakarmiony na szczęście. Jutro będzie 98 i prawie 100, więc tutaj pytanie, co będzie pierwsze na setnym. No ogień, jak widzicie, truskawki też nie leciały. Możemy sobie poczekać 50 sekund i pacnąć jeszcze tego wojaka, szwejka, pupilach, setka doliczona, jest ponad 2000 już przewagi, nie wiem. Chyba tam chłopakom coś czasem nie wychodzi, albo ktoś ich tam podłapie, bo takiej przewagi w czci, jak ja biję codziennie po 100, tylko nic więcej, to nie powinno być. Najprawdopodobniej jest to kwestia tego, że gdzieś tam kogoś ktoś skubnął, niestety. I idziemy zaraz na W9. Na W9 jest dużo większy problem. Problem ten jest taki, że jak jest światło na W9, to jest sikanie po majtkach i pytanie, czy atakować, czy nie. A jeżeli atakować, to kogo? Czym? Czy nie atakować? No po prostu rzeźnia. Zobaczmy Ukio i jego kryty. Dobra. O! Nie ma krytów. Ani u mnie, ani u niego. Jest u mnie w końcu kryt. U niego nie ma. Dobra. Dobra robota, to był znany cwaniak. Wiem, Ukio to jest znany cwaniak, moi kochani, tak znany cwaniak, że hej. Okej, idziemy na W9. Co się dzieje na W9, moi kochani? Na W9 nie dzieje się nic. Syn Andrzeja, chciałem zapytać, czy nie znasz jakiejś gildii? Nie znam. Jak robić czarny kryształ? Wykopać w kopalni. Grac 370, tak moi kochani, bo tak oto się stało, że byliśmy pierwszym 370 na W9. Mam screena, jakby ktoś nie wierzył, ale wbite to było jeszcze w weekend. Na koniec weekendu eventu 4 razy, czyli w poniedziałek wielkanocny około 22 z Akademii odebrałem ostatnią cześć. Ale zobaczcie, no Buna, a zaliczyła 267 loch, czyli tą samą strefę roku zaliczyła co ja, czyli jesteśmy na równo w expie, czyli 174 versus 539, ale ona chyba jeszcze dzisiaj expa nie zrobiła, więc zrobi jakieś 340, no powiedzmy 200 milionów expa przewagi jest. Nie za bogato. Pytanie, czy jakieś tornada już rusza. 446. Znaczy, nie ruszyła jeszcze tornada. Na 446 stoi. Czyli tam, gdzie my też 446 zrobiliśmy, a 447 stoimy. No okej. Okay. Że moi kochani, był pierwszy, 370 jest wpisany, także po przerwie tej na 330, 40 i 50, 60 i 70 jest nasze.
Z czego wynikała ta przerwa? Pamiętacie, weszło tornado i cały misterny plan poszedł w cholerę. Nagle zwiadowcy dostali kupę expa, a ja się musiałem bujać z blokami. No, już się bałem, że nie wygramy tego. Ja się musiałem bujać z blokami, a teraz się bujamy z tym blokiem już chyba wszyscy. I pobujamy się trochę. Oczywiście zwiadowcy krócej się pobujają niż ja. No ale co zrobić? Przynajmniej przez chwilę jest... jest to... Szala zwycięstwa jest po naszej stronie, tak. Co tutaj na W9 słychać? Bardzo ciekawe rzeczy w twierdzy. Gonimy. Flem troszeczkę odpuścił, aczkolwiek widzę, że teraz znowu wrócił do etapu wbicia dużej ilości ataków. Bo tak jak ruszyłem z tym nadganianiem, tak teraz stoimy na 220. No to już nie jest dużo, moi kochani. 222 oczka. Jak w pupilach stoimy? Słabiutko. A Flem nabił ponad 1000 czci znowu. To jest łobuz. No dobra, dziś już niedostępne. Jak widzicie też, pomimo niedostępności działa ta funkcja i pokazuje, ile ten item byłby wart. I to jest tak, jak mówiłem, czyli to nie było tak, że któraś wersja to miała, któraś nie miała. Była kwestia tego, że to dziś już niedostępne rozbiło się na kilka linijek i nie mieściły się te cyferki. W tej chwili ścisnęli to, że mieści się na jednej linijce i pojawiają się cyferki, więc naprawili to i ja zgadłem, dlaczego tak źle jest. I to nie była kwestia tego, że na niemieckiej dali, a na polskiej nie, tylko że tłumaczenie było inne. Pasy na obiad, wow, a czekajcie w ogóle, powiedzcie mi, czy na W9 Wiedźma, no Wiedźma coś ma dla nas. Rękawice, wow, to bierzemy te rękawice, bierzemy nieco talizmany. Och, talizmany, mam same talizmany. No sorry, Zdzisławo, mam tylko rękawice za ciebie i pasek. No. Także Zdzisławo, nie pomogę ci. Zdzisławo, krzywy nosie. Tutaj pasów też nie mam, więc generalnie nie za dużo pohandlujemy z tymi wiedźmami. Ale podniesiemy sobie o 5 inter. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dlaczego tylko o 5? Bo lubię mieć równe liczby, więc te 32 bańki odkładamy na następny dzień. Od czego zaczniemy? Od portalu gildii. Tu jest dużo ciekawych rzeczy. 6 milionów, a Jezu, dlaczego dostałem za 11? No niezbyt szczęśliwi. Niezbyt szczęśliwie ten portal poszedł. Może nasz pójdzie lepiej. 72% męczarnia z tym portalem. No weszło te 5900 i 8 i 4. No jeszcze dycha na koniec. No spoko. 56%, czyli na 66 wzrośnie. Jest ok. Zbliżamy się do połowy tego portalu. Nie ma tragedii. Graty 370. Dzięki. Graty. Gratulacje. Dzięki. Chwila w Akademii właśnie tezy pisał, jak tuż przed tym, jak odbierałem. To z Akademii. MF, dzięki za życzenia. Tobie też. Mam nadzieję, święta upłynęły w miłej atmosferze. Czy jest nadzieja? Nadzieja jest zawsze. No zobaczymy i dzięki. Czy są itemy, których nie da się zobaczyć w klaserze? A są. To pytanie, wbrew pozorom, brzmi dość intrygująco, ale odpowiedź na nie brzmi tak. Na przykład ten pierścionek. Jego nie ma w klaserze. Tego amuletu nie ma w klaserze. Tej ozdóbki nie ma w klaserze. Bo to są, moi kochani, Epics. Noje Epics. To są noje Epics, które pojawiły się z tornadem. Są podzielone, jak widzicie, na 3 kolumny. To jest pierwsza kolumna, to wszystko. Oto, to jest druga kolumna, to jest trzecia. Im wyżej będzie odblokowane tornado, tym kolejna kolumna się odblokowuje. Najszybciej chyba około 150 czy 200 tornado odblokowuje się. To koło chyba 300 czy 400, a to od 500 jakoś tak. Nie wiem, w każdym razie na S34
To już dawno mamy odblokowane i ja już pojedyncze itemy mam z tego. Na W9 to już jest odblokowane i mam wszystkie itemy z tego. Dosłownie kilka stąd, natomiast na W9 mam już to i to. I chyba tylko na W9 mi brakuje rękawic, zwiadowcy tych. Robo coś tam, tych ZX11. Chyba tego mi tylko brakuje. Zresztą to łatwo sprawdzić, bo mam na to taki pliczek. A trzeciej kolumny jeszcze na W9 nie ma, bo jeszcze nikt nie zaszedł tak wysoko. Tak, nie mam tylko tych model ZX12. Tu jest ZX11, a to ZX12, ale to wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Można generalnie zrobić sobie taką przelotkę po zwiadowcach. To są te wcześniejsze z pierwszej kolumny. Buty miał ładne, a rękawic nie założył. Oni specjalnie tych rękawic nie zakładają. Laki jak wysoko już w ranku. Tak, przelećmy tych najwyższych, bo oni tam mogli się gdzieś przebrać, ewentualnie coś im mogło tam wypaść, ale nie widzę za bardzo, żeby ktoś miał te piękne rękawice, których ja szukam. To nie są te, niestety, misie pysie to też nie są te. Natomiast te itemy, odpowiadając na to pytanie i kończąc to pytanie, one, mój drogi widzu, czy moja droga widzko, one zaliczają się do klasera jako liczba, ale nie dają procent, czyli mam tutaj wszędzie 100%, tutaj to w sumie chyba powinienem mieć już 100%, nie? Tak i tak. Tak, tylko potworów nie mam, więc to jest zły przykład, więc wrócimy na S34. Tutaj na przykład mam wszędzie 100%, nie? Liczbowo, ale prawda jest taka, że nie mam z Halloween itemów, tak? O. Natomiast mam te gratisowe, te dodatkowe i one liczbę podnoszą tutaj, natomiast nie wpływają na procent z klasera. I nie ma ich tutaj obrazka. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, o co kaman. Czy tutaj coś zapisałem? Tak, jakąś pechową obronę pupila. Zobaczmy, o co tu szło, że się zdenerwowałem i to bardzo. Bo miałem ze 150 więcej jedzeń. Topesz na Liarysia przegrał strasznie. Mumifar nie wygrał na Liarysia, zobaczcie. Don musiał bić. Zobaczcie, i tam Mumifar słaby, i Don słaby. Przeto Mnibun, nie? No i go zmiękczamy Donem. No i załóżmy, że zmiękczyliśmy niecałą połowę. I teraz Omnibun na Omnibuna powinniśmy co najmniej połowę życia uratować. Uratowaliśmy. Wchodzimy na wsze. No i walimy tą wsze. Dość przyzwoicie, bo ponad połowę, czyli nasza wsza powinna w połowie zostać. Matematycznie. Nasza wsza powinna matematycznie zostać w połowie heltu. No, jest w niecałej połowie. Co robi Jadunowi nasza wsza? Nasza wsza Jadunowi nawet zabrała milion. I co robi nasz Jadun? Nasz Jadun, moi kochani, radził sobie do tego momentu całkiem nieźle. I nagle przestał sobie radzić. I to dość drastycznie. Zabrakło mu jednego trafionego hita. 180 czci poszło się walić, a ja miałem znowu wkurza. Takie to życie. Bullseye 20 pupili, ale 547 tylko jedzeń. I teraz pytanie, co to tam ma takiego słabego, żebyśmy mogli to spróbować ruszyć? Może ziemią, ale jak ma 20 petów, to i wieże zamkną. I to, no ciężko go ruszyć będzie, moi kochani. Oj, ciężko. Może mrokiem. Co w ogóle jest na światło lepsze? Ziemia jest lepsza na światło. Z 19 pupilami na 766. Próbujmy. Przegraliśmy. Przegraliśmy, moi kochani. Nasza ziemia znowu, potrójny kloc, coś tu spieprzył.
No i dobra, pancernik na Paladona powinien sobie poradzić. Nie poradzi. No to Szczerbun powinien sobie poradzić. Ale jakoś mu to nie idzie. Dobra. Heraldon taki słaby. I teraz, moi kochani, znowu prawie 3 pety na jednego jednoroga. 3 pety na jednego jednoroga. Teraz potrójny klocek. Przyjął na razie 4 hity i zadał 1. Zadał 2. Nie wierzę w to, że my to przegramy, naprawdę. Nie, wygraliśmy. Jak to się stało? Nie wiem, ale ile musiało tutaj się wydarzyć, żeby to wygrać? Kaputmach Chandra Fuchs, jakiś Hitler Kaputna, czy Kaputmachen. Światło będzie lepsze, mrok będzie słabszy, ale 457 przy 19 pupilach. Jedźmy tym mrokiem. Chyba się uda nawet. No ostatnio miałem takiego farta, że poddałem tylko wodę i zrobiłem 4-1 na świetle i byłem po prostu przeszczęśliwy. Czy dzisiaj się uda powtórzyć sukces? Na razie jest 2-0. Paladon na setnym. Jednoruk na setnym kontra zawiszawsza. Zawiszawsza w końcu tutaj. Ta wsza zrobiła parę damage'u. Nie za bogato, ale trochę. No i teraz walka zwiadowców o identycznych statach 31-512 z ręki. No, Jadun. Jadun jest bardziej fartowny chyba. Tak. 20 czci wysępione. To się liczy. IGG 652 i 20 pupili. No teraz wypadałoby pójść się ogniem, ale pójść ogniem to jak pójść na samobójstwo. Więc pójdziemy ze światłem, które też, patrzcie, niewiele mocniejsze mamy. Tak naprawdę pójście światłem też nie gwarantuje nam sukcesu, bo też mam 20 i 686 na 652 to wcale nie jest jakaś różnica. 30 karmień gdzieś tu na jakichś śmieciuchach się w ogóle nie liczy. To jest ciekawe, a może pójść tutaj na ryzyk, fizyk i poddać wodę, ale znowu stracimy kupę czci, ale z drugiej strony w dupie mamy tą cześć. Polujemy na jedzenie, żeby wykarmić naszego maguta, więc skakujemy na pierwszą porażkę. Jest Palladon na setnym, Heraldon 7-7 i jednoruk na setnym, który ma 2000, no 1500 lepsze staty, więc tutaj nie ma szans, żebyśmy to skubnęli nawet. Nie ma najmniejszych szans na skubnięcie, chociaż gdyby jeszcze parę uników zaliczył ten nasz hydrowir, to co by się nie wydarzyło, mogło się nawet udać. Straciliśmy nasze trzecie miejsce. Na szczęście nie mamy dużo straty do Tuwaro. Teraz Zorago 616, 19 pupili. Idźmy naszym światełkiem nadziei. Po trzeciego wina jesteśmy na 3-1. I albo na tym skończymy pupile, chyba że nam wyskoczy jakiś cienias na koniec. Zorago Magut 100, zobaczcie. Palladon 100, Heraldon 100. Jednoruk 100, patrzcie, jak pojedynek epicki herald, jednoruk 100 na jednoroga 100. Mój troszeczkę lepszy o 800, bo mam 20 petów. I weszło, i odzyskaliśmy to nasze miejsce. Soulframe, 19613, dość dużo ma, tu jest wojownik. Na koniec. On ma dwa ostatnie. Wiem, wiecie, no balls. No do... Soulframe, gdzie jesteś? Gdzieś na dole. Ale wiecie co? Życie to jest tylko życie. Sprawdźmy tutaj, wszystko jest w porządku. Życie to jest tylko życie, więc ogień przegraliśmy. Bywa. Wszystko przez płomiełaza, który nie wygrał z dynką. To jest wszystko przez niego. Zobaczymy, jakie shity odchodziły. To jest też walka z cyklu. Nie powinienem zaczynać tej walki. Pilodrycha na Palladona to nie ma żadnych szans. Ryboga dobije Palladona. Przynajmniej powinno tak to wyglądać. Szkoda, że tyle przyjęła na siebie.
No, Feraldona walnęła. Feraldon jest 87, więc jest nie za mocny. Rokitek go zdejmie. Gdyby ten Rokitek nie przyjął tyle krytów, to jeszcze miałby szansę zadać trochę jednorogowi. Nawet trochę zadał, ale nie za bogato. No i rozpir niestety. Pomimo tego, że mamy te same staty, to nigdy blok nie będzie lepszy od uniku, jak widzicie, a kryty wchodzą jak ta lala. Zabrakło niewiele, zabrakło tak naprawdę jednego kryta. Więc wiele nie zabrakło, mogła to być kolejna strynka. I odpuszczamy teraz jeszcze, moi drodzy, bo w tej chwili jeszcze dla mnie nie jest najważniejsza ta cześć, bo chcę jak najszybciej wykarmić maguta, więc podejmuję takie ryzyko. Zawsze jedzonko więcej, to jest dobrze. Ten ostatni rząd wykarmiony na maksa i powiedzmy tutaj te dwa pupile. W zasadzie ten ostatni rząd będzie miał największy wpływ na walkę. Więc na razie walczymy. Tego sobie wydrzewa dokarmimy w czerwcu Zielone Świątki. To tego trzeba będzie wykarmić. Tu już mamy ten ostatni rządek i mumia zaraz będzie setna. W ogniu mamy ten ostatni rządek, ten który mamy, skarabarę karmimy. W świetle tak jak widzieliście, w ziemi tak jak widzieliście, no i w wodzie czekamy na czerwiec. Też go trzeba będzie wykarmić do końca i w momencie, kiedy to wszystko wykarmimy, będę dopiero myślał o tym, gdzie tu jaką cześć odzyskać, a gdzie nie. Więc na razie się nie przejmuję. 3-2 w świetle, tragedii nie ma, moi kochani. Dużo lepiej byłoby 4-1, ale 3-2 to też nie jest zły wynik. Co się dzieje tutaj? Tutaj mamy, już tu jest 150, tu jest 150, brakuje na 150 tylko żołnierzy. To już się buduje na 19, więc jesteśmy naprawdę, naprawdę blisko. Za 8 dni nastawię na 20 poziom fortyfikacje. Nazbieram na żołnierzy i to będzie max twierdzy, moi kochani. To będzie max twierdzy. Nic już więcej w tej twierdzy zrobić nie będę mógł. Moi kochani, zrobiliśmy wszystko, co mieliśmy zrobić, więc bardzo serdeczne dzięki za ten odcinek. Pamiętajcie, łapka w górę i do zobaczenia w kolejnych miksach. Trzymajcie się, hejka i pa, pa!